Czołem, ludziska! Z tej strony Staszek i Rudy również. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku z Ministry of Broadcast. Zostaliśmy tutaj zostawieni z naszą koleżanką, blondynką, nie wiem jak ona ma na imię, nie pamiętam. I mamy teraz przed sobą rozwiązanie pewnej tajemniczej zagadki kolejnej, tylko tym razem trochę można powiedzieć, że w koopie nawet, po części. Więc zobaczymy, co twórcy tu wymyślili. A ja wam też dziękuję bardzo, że po tym gameplaye mówicie, że można powiedzieć, że gameplaye nie szkolą, nie potrafią w żaden sposób, nie wiem, rozwinąć człowieka. A tu proszę bardzo, ja się na przykład dowiedziałem, że Hugo Boss to kiedyś tworzył ciuchy dla nazistów. I stąd wygląda to tak, a nie inaczej. To było ciekawe. Ciekawe doświadczenie. Nie wiedziałem, że faktycznie coś takiego robił, ale no, to zawsze można czegoś nowego dowiedzieć. Running around, jumping. Yeah, tell me about it. Yesterday I gave one of them a good beating. Very therapeutic. Okej. Okay. Hej! Okej, okay, dobra. Stay down. W porządku. Tu mnie biją. Czy jakoś inaczej podejść do sprawy? Być może trzeba jakoś tutaj ich... Znaczy, wydaje mi się, że... Jakoś będę musiał zmusić tamte towarzystwo, żeby tutaj stanęli. Być może, nie wiem, może muszą mnie zobaczyć, ja muszę uciekać. Zobaczymy. Halo? O, już, biegnie. Biegnie. Kurczę! W sumie z drugiej strony mogę biec tam na lewo. No właśnie, mogę w sumie biec bardziej tutaj. O shit, no dobra. Okej, czyli mogę... mogę biec bardziej w tę stronę tutaj i tutaj skoczyć. Tylko to trzeba idealnie się zatrzymać. Więc myślę, że trzeba zrobić jakieś testy, co wy na to? Najpierw róbmy testy. Nie, na przycisku to za późno jest na hamowanie. Może muszę zahamować... jakoś tutaj, o, idealnie. Jak będę na wysokości tej szafki, będę musiał hamować. Dobra, zobaczmy, które ich triggeruje miejsce. Tutaj pod światłem, dobra. I hops. O, właśnie. Hej, get down! Get down, get down. To była taka muzyczka, taka piosenka była. Get moving all around, coś takiego było. No dobra, stoisz sobie tutaj, bardzo dobrze, że tutaj stoisz. Co? Zaraz. Hej. Chyba rzeczywiście miałem to odkręcić. Kurczę. Chyba faktycznie miałem to odkręcić. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Luzik. Dobra, musimy się trochę rozkręcić. Ja muszę trochę rozgrzać się też tutaj. Hej! Stop! Rudy, uciekaj. Dobra. No, i teraz masz trochę problem, kobita. Masz trochę problemu teraz. Hehe. Okej. W porządku. No i teraz... jest szansa, że ona, że tamto nie dopadnie. Zakładam, że tak będzie. O, właśnie. Ops. Wykorzystaliśmy blondynkę. Uhu! Dobra. I po krzyku. O, i kolejny mural. The leader has fallen, his fall is a formality. To ciekawe. No tak. Lider padł i jego śmierć jest formalnością. Jego upadek jest formalnością, okej. No dobra. Lecimy dalej. Jestem ciekaw jeszcze, ile przed nami jest zabawy, ale... teoretycznie można by to sprawdzić tędy, jakbyśmy musieli włączyć rewind, past recordings. Zobaczyć, widzicie, jeszcze jesteśmy w dniu cały czas trzecim, jeszcze jest dzień czwarty i piąty. Także myślę, że minęliśmy połowę, bo to jest, a nawet jest napisane Day Free Friday na dole. I też zauważyliście, że jednak w tamtej wodzie, co robiliśmy zagadkę, oj, nie, na dół. Na tej zagadce, co widzieliście, co robiliśmy tam z tą wodą, co trzeba było obniżyć wodę, punkt wody, poziom wody. Co to? To... tam były buty, faktycznie. Oh, an arcade game, arcade game. Too bad it doesn't work, szkoda. Maybe they will fix it in the next game. I mean show, next show. O, jakie łamanie czwartej ściany znowu. Wygląda trochę jak... Czy to jest napisane? Czy to jest coś napisane po rosyjsku? Bardzo możliwe, wygląda jak jakieś Space Invaders, czy coś w tym stylu. Jak ktoś zna rosyjski, to mógłby... cyrylicę, to mógłby jakby podzielić się z nami wiedzą na temat tego, co tam jest. O, o! Okej.
Za szybko. W takim wypadku może to oznaczać, że jednak będę musiał zejść do tej wody i... Wow! No przecież... Łupie ryby. Dobra, czekajcie, tu jest jakiś plot twist. O shit, no i za pierwszym razem to było perfekcyjnie, a teraz co? A teraz już lama. Op! A nie. Dobra, co oni tu wymyślili? Teraz się przekonamy. Ops. A teraz będą pływać tutaj? Może w ten sposób jakoś przeciągnęliśmy? No właśnie, te ryby... O, patrzcie! Przeciągnęliśmy też drugą ławicę piranii. I o to chyba chodziło tutaj. O, i teraz dawaj, biegnij! I hops. Piękny. O, kolejny mural. Family Learning Channel! This is the final mural. You can skip this one if you want. Just tell me. In order to maintain rule, the Ministry of Broadcast was established. That totally makes sense. Sense? What if you run out of space for new walls? There is always enough space for a new wall in the hearts of men. Once you start building walls, it's hard to stop. Mądre, you are getting philosophical. Quoth the raven, never wall. Okej. Okay. No dobra, czyli jakby no wymyślili sobie ten show jako... A, nic się nie stało. I didn't expect that. But time to dive in. Stamtąd się doskoczyć. Hope Frank didn't hear that. Frank. Kto to był Frank? Tam nie mogę przeskoczyć. Dignity and great prosperity of a country exist only when the great show is broadcasted. Czyli ten show jest w jakiś sposób tutaj... Co ja zrobiłem? Show? To ciekawe, nie szedłem do wody. No to ciekawe, chyba twórcy mi przewidzieli tego. Show powoduje... Show jest jedynym sposobem na zachowanie pokoju? Znowu śmieci. Żebyśmy kończyli... O, i znowu forfeiter. O nie. Znowu give him a chicken. Tam był jeden chicken. Oh nuts. It's Frank again. To był Frank. No oczywiście. Zapomniałem, że to był Frank. Oh shit. Damn, I can't run here. He's getting closer. Ale też jest wyliczane, zobaczcie. Już tak wolniej płynie. O kurczę, jakiś mózg tu jest. Jakaś głowa. Mam nadzieję, że nie miałem tu wskakiwać. Z drugiej strony chyba miałem jednak. Tam są buty! Niewiarygodne, tam były buty. Mam nadzieję, że mogę po nie pójść jeszcze. Pójdziemy po te buty, nie? Przynajmniej zaliczymy sobie chociaż butki. O! Gdzie Frank idzie? Finally, he's leaving. Okej, no kurczę, takie buty. This was very close. A! Hopefully Frank is gone now. There's always time to try on a pair of new shoes. Okej. Okay. Oh, nope. Alligator skin is not my kind of material. O nie. O-o. Time to get lost. Okej, okay, ale co ciekawe... O-o. Ale on wolno tutaj pływa. Może da się wskoczyć na niego, wiecie co? Kurde! Myślałem, że mogę na niego wskoczyć, bo tam ciekawi mnie, co jest z prawej strony. W sumie. No dobra. Okej, Franek. Franek, uspokój się. Franciszku. Zjedz sobie kurczaka czy coś. Ale on też wolno pływa. Na szczęście. W sumie, ale w sumie krokodyle ogólnie szybko pływają, więc ten Franek musi być ostro na żarty. No dobra, ale zobaczcie, gdybym tutaj się wspiął jednak na samym początku, spadłbym do wody. Więc, ale mamy zaliczone już te buty, nie? 9 butów. Mamy połowę butów znalezioną, jeden żeśmy przegapili. Wypatrzyliście go. Zastanawiam się nad jednym, czy ja mogę tam dojść? Spróbuję. Wydaje mi się, że nie ma szans. Niestety tak jest wyliczone, że nie ma szans. Może tam coś jest z prawej strony, czy nic nie ma? Dobra, przyspieszę to. Dobra. Finally he's leaving. That was very close, ale teraz tak. As usual. Wydaje mi się, że jak pójdę jeszcze raz po te buty, to Franek tutaj się obudzi.
To jeszcze raz spróbujmy sprawdzić te buty. Dlaczego to robię? Ponieważ wiem, że tu Franek będzie chciał iść. I zastanawiam się, czy tam coś było. To teraz tak, jeszcze raz tu chcę dojść, jeszcze raz na górę wskoczyć. Uj, jak on przyspieszył nagle, skubany. I zobaczymy, czy on gdzieś tutaj przejdzie. Może jestem w stanie tam jednak się dostać. Możemy to ciekawi, co jest z tamtej strony. Może teraz Franek... Może Franek popłynie na lewo, w lewą stronę? Może Franek mnie zobaczy, jak teraz przeskoczę? Kurczę, no intryguje mnie tam to miejsce, nie? Tylko boję się, jak tutaj zeskoczę. Dobra, spróbujemy. Nie mogę? O, patrz, nie mogę się rozpędzić. Niewidzialna ściana. Niewidzialna ściana, o nie wierzę. Może jakoś, czyli jakoś tutaj trzeba będzie się zeskoczyć. Dobra, zobaczymy, co Franek zrobi. Skubany! Jak się rzucił! Przecież to wygląda jak tamto wejście, nie? Także wydaje mi się, że tam nie ma raczej nic, ale może kiedyś będziemy mogli to przetestować. Dobra, idziemy na górę. Koniec zabawy z Frankiem. Exit? No właśnie, pytanie, czy to rzeczywiście jest exit? Tak! Jest wyjście. Dobra, przeszliśmy przez kolejną część. A, znowu jest X. O, jak ładnie się odbijamy od tej wody. Tylko, że dlaczego sami się odbijamy, a nie było widać odbicia? I to jest dziwne. Nie widać odbicia... O, jak fajnie. Nie widać odbicia od wody. His only wish is for his female companion to be here as well. Wow. He feels terrible guilt. Not because of all the atrocities he has committed to his fellow contestants, but because his mating partner always longed for a watercraft romance. He never had a chance for a courtship such as this. Seeing vividly his own reflection in the bizarrely clear water of the sewer system makes the human contemplate. Never in his life has he felt more detached from that very same reflection. As the human passes the unnecessarily large statue of Frank the Crocodile, he wonders if anyone out there actually cares about his performance in this great show. Probably not. But the ginger human cares. He cares about winning this show. He cares about the over-the-wall traveling visa. He cares about seeing the female he's been jabbering about. He cares. But he knows he needs to stop fighting himself and accept the role he's assuming. He knows that the reflection he sees now is not the same one he used to see. He knows that his female companion will notice that change as well. All that makes him worry, and his worry always makes me laugh. No dobra, muszę przyznać, że ta część była niesamowita. Ło! O nie. To byłoby, jeżeli teraz cała ta podróż jeszcze raz, na szczęście nie, to był checkpoint, ale myślałem, że mogę dostać się po ten balonik. Uhu, chcę balonik! Nie mogę zabrać balonika. Także moi drodzy, wow, voice acting naszego kruka, bardzo ciekawa, znowu twist ciekawy, ta gra potrafi cały czas zaskoczyć czymś. Jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę. Proszę bardzo, mieliśmy po prostu małą cutscenkę, jako że nasz Rudy chce wrócić do swojej żony. Everyone please come to the voting hall. It's time to vote for the right side. Oh great, voting time. I teraz tak, tu jest zejście na dole. Zobaczmy. O-o. Znaczy, no niekoniecznie. Ale jest tam jakaś winda, w sumie.
Dobra, czyli musimy dostać się gdzieś do jakiegoś miejsca. Ciekawe, czy też będziemy głosować. Czy to głosowanie jest tylko tu pretekstem? Bo to byłoby piękne, gdybyśmy mieli możliwość, usuwając na przykład strażników, albo usuwając protestujących, wybrać, żeby to nasze, te nasze decyzje wpływały na to, kto zostanie wybrany. Other side, nobody cares. It looks like the Reds are getting their ass beat. I thought at least Joe wanted to vote for them. 5-0. Proszę bardzo. Wygrywają niebiescy. Na razie przynajmniej. Czy tam są gdzieś buty? Nie, ale czeka na mnie kruk. O! 6. Zagłosował, okej. Okay. Tu jakieś gadki idą. Ojoj! Chciałem popatrzeć na gadki, to też się coś dzieje. O nie, spierdzieliłem się. Ale na szczęście, no widzę, że jakiś mały checkpoint tu też jest. Trzeba zobaczyć, o czym oni gadają w sumie. Myślałem, że zdążę. Splendid choice of party. Congratulations. That's all? Yes. Now please step aside and make room for the next voters. Blue vote congratulation area. O, widzicie co? Myślę, że tu można by jakoś się dostać. Tak, tu nawet nie ma innej opcji. No jest jeszcze inna opcja. Myślę, czy ja mogę tam się dostać. Dobra, ale co? I to koniec? Dobra, żyję. Yow! I almost broke my leg. Why don't you want to vote blue, Joe? I feel like we need a change. But it could be a change for the worse. Don't you have a good life thanks to blue? They protect us from other aggressive countries. They provided us with good livelihoods. Hey, that's a day. I know, but something is just wrong. No właśnie, coś jest nie tak. To w sumie można to odnieść do polityki całego kraju. O, chyba idzie teraz. Pójdziemy z nim? I love to walk through. Not happening. Take the elevator like everybody else. I want to vote for the red side. What? Why? Why overcomplicate things? Just do the same as everyone else. Ups! Kurczę, czemu dostałem w łeb? You will pay for this, okej. Okay. O nie! No dobra. Próbowałem coś wymusić. Średnio wyszło, dobra, sobie tam głosuj. A my idziemy dalej. No dobra, i teraz to ciekawe, możemy oczywiście pójść... Czekajcie, nacisnę szybciej niż przejdzie? Nie mogę nacisnąć, kurczę. Wiecie co, bo ja... O, okej. Okay. Mogę jednak przerwać. What the hell, man? Congratu... Hey, you, in the jumpsuit. What the hell are you doing here? Scrum. Okej, okay, zobaczymy, co się stanie. Dotarliśmy tu na górę. Dobra, zobaczymy, co tam dalej się stanie. Mogę stanąć tu w kolejce. Okej, okay, tu nie ma żadnych butów. Dotarliśmy do strefy niebieskich. A możemy zagłosować jakoś gdzieś tutaj jeszcze? Tam był balonik czerwony. Nie mogę z nimi pogadać. A mogę to wcisnąć? Ej, chciałem to wcisnąć. Halo! Nie mogę tego wcisnąć. Szkoda. A może tutaj coś jest? Kurczę, no nic. No dobra, czyli teoretycznie no, trochę problem. A, dobra. Udało się. Okej. Okay. Dobra, cały czas żyję. Ja tam nie mogłem tam zagłosować, niestety. Okej. Okay. Bro, almost broke my leg. Na dole jest, widzę, kruk. Ale kruk był też po tamtej stronie. I mnie to teraz zastanawia. Co by tu... To co mam pomysł? Kurna! Trafił mnie. No dobrze. Znaczy tam potrzebuje dwóch osób, nie? I tu też potrzebuje wejścia. Czy tu jest kruk i tam był kruk? Vote. Tutaj jest dla... Widać, że tutaj nie można tutaj za bardzo głosować na czerwonych. Ale to jakby co? Tutaj wszystko dalej działa, nie? Znaczy mnie to ciekawi po prostu. Co można by tutaj jeszcze osiągnąć? Co to wykombinować? Exit? No właśnie. To jedyny sposób na to, żeby zbadać, co tu się dzieje. A w ogóle to jeszcze była jedna. Przecież. Jeszcze jedna winda tu na dole była, nie? Ale nie mogliśmy z niej skorzystać. No dobrze. To na razie spróbujmy przejść tak, jak nam chyba w sumie jedyny sposób mamy na przejście. Tak jak nam każą. Tu na dół zajdziemy. Okej, okay, zobaczymy, co się stanie.
teraz mogę tutaj wziąć Joe i mogę, możemy razem pojechać w dół. No właśnie, ale tak coś czuję, że to jeszcze można by coś pokombinować. What are we doing down here? I heard you wanted to vote red. Something needs to change. Change could be dangerous. It's just a color. Not for them. They are guarding that path. Whatever, man, I shouldn't be doing this. I shouldn't be this way. It shouldn't be this way. Maybe my role is to help you. Maybe your role is to keep to yourself. What? Do not help Joe. It's your game. Joe is my friend. I'm gonna help him. Are you talking... Who are you talking to? No one. Let's go. I'll help you, buddy. Czyli widzicie, inne postacie nie widzą kruków. Stupid human! Inne postacie nie widzą kruków. I to jest intrygujące. To już nic nie zmieniło. Dobra. I'm gonna be first. Haha, told you. Okej. To może teraz ja będę pierwszy. It looks like... Yep, it's blocked. Oh man, this is the end. We can't make it. Don't worry, Joe. Give me a second to think. Okay. Ah, I see what's happening here. Joe, stand on the button. Sure, I'll wait here. Dobra, Joe, stój tam. Tylko mnie nie zawiedź, Joe. A teraz mógłby rzeczywiście się zemścić i mnie jednak zawieść, nie? I sobie to... Czekajcie, a tu co jest na dole? Shit. Tu przyjdziemy później prawdopodobnie. Dobra, Joe, stój tam. Pilnuj. Pilnuj, pilnuj, chłopcze. Dobra, idę. Aha. Okej. Dobra. Oh, it's moving again. A, ja polecę teraz w dół. Okej, to ja idę dalej. Why am I even doing this? Joe is waiting on me and what I'm doing, szukam butów. Pushing a box like an idiot. I need to do something with my life. I są buty, tak, przeczułem, że tu będą buty. Haha, dobrze. Czujniczek butkowy teraz mnie nie zawiódł. Alright, box pushing paid off. Oh, there is a rat nest inside. Oh, I can't take away this poor rat's home. No dobrze. Okej. Spoko, podobają mi się te pomysły z tymi butami. To jest mądre, ale teraz co możemy zrobić? Zejść niżej? No ale... Wód? Dobra, muszę chyba zdążyć, muszę przepchnąć to pudełko i po prostu zdążyć wrócić na ten, na tę windę. To jest jedyny sposób. Okej. Dobra. How did you do that? I do it all the time. Dobra, teksty są dobre. Nie ma wejścia. Sprawdzam wszystkie drzwi. Przy okazji x-uję je. Może coś będzie jednak w któryś z tych drzwi. O, proszę bardzo. Oh no, the doors are closed. No way through. Vote blue. Proszę bardzo. Już otwarte. Two person lift. Okej, aha. I tu mamy znowu... Dobra, problemik. Chodź, Joe. Jedziemy na górę. Dobra. I co my tu teraz mamy, co my tu widzimy? Well, this looks dangerous. I'll just support you from here. Prepared to die? What do you mean? You will need to think outside the box to survive this. Oh, it's gonna be so much fun to watch. Okay, get lost, stupid bird. Ciekawe. No dobra, musimy jakoś to podnieść. Haha, what did I tell you? Okay, ale to jest ciekawe, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra. Tu jest jakiś przycisk, widzę. Prepare to die. Dobra.
outside the box mamy tu myśleć. Także myślę, że to może być ciekawe. Tutaj, dobra, na razie idziemy tak jak intuicja podpowiada, ale myślę, że tutaj jednak... A no właśnie, outside the box. Get lost, stupid bird. No bo albo wydostaniemy się stąd. Faktycznie, zobaczcie, albo się stąd wydostaniemy. Albo... No dobra, myślę, że Joe jest potrzebny. A nie, przecież tutaj jest drabinka, o matko boska. To jest drabinka przecież. Dobra, to przepchajmy to jednak na ten przycisk. Jeszcze musimy kogoś zrzucić do tej wody. A tam jest ktoś taki. Dobra. I teraz trzeba... O tak, kurczę. W tej wodzie chodzi, jakby kurczę się bał tej wody. Czy Joe sam za sobą gra w papier kamień, nożyce? Nie wiem, co on tam odwala. Think outside the box. No dobra, zobaczymy. Podoba mi się już ten pomysł. Nie wiem, co będę musiał zrobić, ale już mi się podoba. Okej, okay, siema. Co to robi? Oh! Where is that thing going? Okej, okay, będę musiał zrzucić ją do wody. Okej, okay, i teraz powrót. I teraz musi zostać zrzucona z tego. Ślurp. I poszło. Wow! Co? Haha, what did I tell you? O nie. No co to był? Co to było za chamstwo? W ogóle tam jest no response seconds. Może też trzeba na przykład do, gdzieś do minuty dotrwać bez klikania nic. Może też by było coś ciekawego? Jakiś achievement? O człowieku. Wiecie co? Mam pewny pomysł. Tak, ja tego nie mogę przełączyć. Ja muszę to zrobić w timingu z tym. Patrzcie, patrzcie. I teraz. Kurna! Nie zdążyłem, ale rozumiecie. Ja to muszę się tam ruszać, bo ja nie mogę tego wyłączyć, bo myślę, że to są te mikrosekundy, które są mi potrzebne do tego, żeby to zrobić. I'm not stupid enough to jump. Okej. Więc trzeba to dobrze wytimingować. Uwaga, uwaga. Jedziemy. Aha, ja tu jeszcze stoję, o fuck, zapomniałem, że tu jeszcze stoję. Dobra, 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 okej, okej, zapomniałem, że jeszcze ja jestem ciężarem dla samego przycisku. Właśnie. No właśnie, no właśnie, czekajcie, może to trzeba... Właśnie idealnie... Tutaj wyliczyć, uwaga, uwaga, o tak. I teraz. Tak jest, tak jest, tak jest. I do góry. Do góry! Jedziesz, skaczesz! No fuck! Jak to musi być? Jak to precyzyjnie? Kurna, trzeba wyliczyć. Pomysł jest taki, ja od razu przesuwam, tylko muszę zdążyć. Od razu przesuwam na miejsce skrzynkę. I to ja przecież jestem tutaj ciężarem potrzebnym na to, żeby tutaj cokolwiek zrobić, tak? Więc starczę, że tu poczekam. Idę. Przynajmniej nie będę musiał przesuwać przeciw tego dziadostwa, tak? O, i to jest teraz sukces. All set, we can continue. Did you really drop Rose into the water? Well, czy ten ptak nagle znikł? This is what you're doing here? Kind of, but we need to keep going. You want to vote red? We need to make sacrifices if you want to achieve something. That's true, but at what price? I don't want to talk about it, let's move. No właśnie. No dobra, to było ciekawe. I rzeczywiście udało się wpaść na ten prostsze rozwiązanie, także elo. Dobra, idziemy. Biedna Rose. Vote red, vote blue, vote blue, vote red, vote blue, vote red, vote blue. I jedziemy. You know? It's not like I'm enjoying it, but they forced me. I just want to see my family again. So I don't have a choice. But... You're right, there is always a choice. But we are moving forward and Rose will be fine. They don't let people die on a TV show. Spike-proof suits and underwater respirators help a lot. Still, using people is not nice. Zobaczcie. Czyli widzicie, czyli faktycznie oni nie giną. Tak, bo co czas widzimy każdego dnia, że oni rzeczywiście żyją, więc ewidentnie nie jest to śmierć. Mają specjalne... Harry! Let's vote before they see us. A, i my wróciliśmy tutaj. No dobra.
i wróciliśmy tutaj. Dobra. Wait for me! What? That was close. We are gonna make it. Uh-oh. We are too heavy. I'll save you, Joe. Czekałem na This is Sparta. What have you done? I had to, Joe. Otherwise they would get all of us. I helped you. Voted. You helped yourself. That's it. Don't talk to me again. Joe! There was no other way. Game violation detected. Report to the interrogation room immediately. What an ungrateful prick. Other side, nobody cares. W ogóle to jest napisane, to jest piękne. Okej, okay, musimy się teraz zgłosić. Zepsuliśmy coś z grą i teraz będziemy musieli, niestety, ale... No właśnie, episode 3, the one where a crow takes i nie widzę dokładnie tego opisu, ale no nice. I tak będziemy musieli, ja będę musiał sobie przejść prywatnie jeszcze pierwszą część. Pierwszy poziom, ponieważ no nie zaliczyło mi achievementów tam. Ale ciekawie. Just look at him. Walking around like he owns the place. Red voting deviant. Czy tam deviant? I heard he's not a natural ginger. He just dyed his hair to stand out. Cut him some slack. Slack? Why? He was helping his friend. Ah yes, that Joe fellow. Never liked him much anyhow. They must be colorblind. Yes. If he is colorblind, what would he change the color of his hair? Well, he must be some sort of psychopath. Why? Yes, why else would we have those evaluations every day? Well... Shh! He's standing over there! Pretend like I said something funny. O jest, to jest piękne. Te dialogi są świetne. No chce mi się po prostu każdy z nich obczaić, każdy z nich posłuchać, co oni mają do powiedzenia, bo naprawdę są świetne. W ogóle, czy my możemy wrócić na arenę? Tak, by the way. No, no, no. No. Not going there again today. Okej, okay, ale coś powiedział, więc... Czy tam z tyłu nie ma jakiegoś muralu też? Zobaczcie. Kurczę, jakby to bardzo mocno podkręcić, to co jest tutaj, mam wrażenie, że tutaj jest jakiś mural. Ale niestety nie zobaczę tego... Play with coś tam, no musiałbym większy kontrast zrobić. Może podczas nagrywania to sprawdzę? Podczas montowania? Jakoś wam to podbiję, żebyście zobaczyli, co tam jest napisane, bo sam jestem ciekawy, co tam jest napisane. Shame, 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 walk of shame. Zagłosowano czerwonych i wszyscy tracą... O! Zmysły. What was that? What do you mean? I mean, you just pushed me. Maybe you should stop accusing people of your own mistakes. Ooh. Proszę bardzo, grubo. Ten znowu gada, nie wiadomo co gada. We see all. No dobra, jesteśmy w swojej komnacie numer 8, ale tu za bardzo nic nie możemy zrobić. Shame, shame, shame. Idziemy na ten, do Wielkiego Brata idziemy. O! Stop right there! I need to ask you to go inside. What have I done, officer? Stop asking questions and follow me. Now. I'm going, no reason to threaten. Okay. I'm not going to lie to you. This doesn't look good. When did you first realize Joe is a colorblind deviant? Are you a color deviant too? W sumie to jest pytanie łamiące czwartą ścianę. Oczywiście, że jestem daltonistą i wiele osób tak twierdzi. Let me be absolutely clear. What you say now is going to decide your reality... Show co? Sorry, sir? Co? Are you a color deviant? No. Deviant, kurczę, no nie wiem, deviant chyba, po polsku deviant.
When you kicked that civilian, what did you feel? Nothing, I guess. What did you feel afterward? A small pain in the ball of my foot. What do you feel now? Confusion, I think. How do you feel about Joe? Don't know. Don't know what I feel about Joe. Do you still consider him a friend? Not sure if he wants to be my friend. Just answer the question. I guess not. Would you choose to help Joe again? I wouldn't help Joe. Good. Go rest. Tomorrow is ice cream day. Wow, Jean Loda! To środa? Take him to his room. O kurczę. An upward bargain. Tak się nazywa czwarty dzień, czwarty epizod. It ends now. I mean your day. We will escort you to your room. Yeah, move, shoeless. Okay. Hey, keep close. Order is everything. O kurczę, mogą nam rozstrzelać, mogą nas nawet w takim momencie. O kurka. It ends now. Dobra. I mean your day. Dobra, jedziesz, panie. Ale zauważyliście, że jakiś dziwny dźwięk był potem, jak zacząłem tutaj resetować? Move, shoeless. Okej, co, nie mogę? Yeah, hey, keep close. Keep close, okej, ale nie mogę pójść teraz w prawo. Dobra, cały czas każe mi... Ej, zaraz. No dobra. Keepuję, close'uję. Muszą mnie odprowadzić. Mogę iść bliżej? Hey, keep close. No dobra, już. Okej, odprowadziliście mnie. Jesteście zadowoleni? Ha. Nie mogę wejść. Kurczę, myślałem, że będę mógł wrócić. Ale niestety nie mogę. All the glory of our Grand Master shines upon us. Dobrze. Attention, locate the nearest shelter. O, co jest? Southern countries have launched a bombing raid. Beware of radiation exposure. I repeat, locate the nearest shelter. Radiation can reach deadly levels. Co tu się dzieje? Mamy coś do przyciśnięcia, zobaczcie. Insane, normal. Insane? Normal. Ale co insane, normal? O co tu chodzi? Czekajcie, tu jest jakiś przycisk. Dajmy insane. Nie wiem, o co chodzi. Wow, that was close. Retreat to the nearest shelter, prawdopodobnie. Bomby na mnie spadają. Hey, wait for me! Shelter 7, shelter 6, shelter 5, shelter 4, shelter 3, psy i kruki. Piękne. A mogę wejść do arena? That's what I'm trying to do. Mogę wrócić? Chyba mogę. Najwyraźniej nic się nie dzieje. Jak widzicie zresztą. Przeleciały bomby, ale znowu mogę wrócić. Okej, okay, no mogę wrócić tutaj. Czyli nie idę spać, bo jakiś alarm po prostu. Dobra, zobaczyłem, czy coś się zmieni. Czekajcie, wiecie co? No to jeszcze jedną rzecz sprawdzę, skoro już się wracam i staram się robić nie dziwne rzeczy. Tu nie. All the glory. Dobra, czyli jednak biegniemy w lewo. Jeszcze brakuje strony numer 2 i strony numer 1. Więc zobaczymy. Wow, caution, higher risk of bombing in the area. Oh fuck. Okej. Okay. Pain is your body saying that you suck. Okej. Okay. Idziemy cofnie. Widzicie, jest zupełnie inny sposób powrotu. Insane cały czas jest przełączony. Zostawiam na insane. No dobra. To teraz pytanie, czy ja tam mam rzeczywiście biec? W tamtym miejscu? Cały czas w lewo? Dobra, to nie będziemy się zatrzymywać. Zobaczymy, co się stanie. Wszyscy uciekają do schronów. Najlepszy jest ten ptak z psem. Radiation can reach deadly levels. O kurczę. That's what I'm trying to do. Wow! Oh, good! That was close. O, proszę. Co tu się dzieje? Kurczę, ale się rozkręciło teraz, muszę powiedzieć.
Mam wrażenie, że mnie te... To mnie chyba trafi. Czekaj, musimy zobaczyć. Tak, o kurde. Wow, to parzy mordę. Całkowicie parzy mordę, rozumiem. Ej, no nie mówcie mi, że wracamy do samego początku. Holy shit! I może insane to jest wybór poziom trudności tego challenge'u? Aha! Także moi drodzy, zobaczcie. Czasami jednak nie jest to dobrze wytimingowane, bo teraz biegłem wtedy idealnie i wszystko było w porządku, ale coś czuję, że chyba rzeczywiście tu trzeba poczekać w tamtym miejscu, aż te bomby spadną. Czyli miałem po prostu farta tam, że przebiegłem bez żadnego problemu. Zaraz może przestawię z insane na normal i zobaczymy po prostu, może kiedyś zaliczymy to na insane po prostu. Dla jaj. Bo może insane powoduje, że nie ma punktów zapisu. Tak mi się wydaje, że może to być to. Dobra, poczekam aż tu walnie. Dobra, walnęło. Możemy biec. Może zdążymy? Zdążyłem? Nie. Okej, dobra. Zróbmy test. I zobaczymy. Co się stanie, jak ja to przestawię jednak na normal? Bo może to jednak jest zbyt trudne, insane. Dobra, zobaczmy normal. Dajesz! Okej. Zastanawiam się też, co by się stało, gdyby tam przeskoczyć, nie? Gdyby przeskoczyć tę dziurę, a nie do niej wpaść. No dobra. Robimy to delikatnie i spokojnie. Shit! Średnio spokojnie mi się udało tutaj. A zobaczmy, czy będziemy też cofać do samego początku, bo na razie nie widzę różnicy między insane a... A widzicie? Tak, insane oznacza brak zapisów, czyli jednak dobrze myślałem. Dobra. Okej. Jesteśmy dalej, tu jest jakiś łysy. Choć mam wrażenie, że to jest tak jakaś karykatura Putina trochę, tak to wygląda. O rany. Dobra, o matko! Kurde, no to nie dziwię się, że insane nie ładuje checkpointów. Ale pewnie za to achievement. Shit! Fuh! W ostatniej chwili zmieniłem swój pomysł. No co to? Co? O kurczę, no to rzeczywiście insane to byłoby mega trudne. To taki poziom Celeste, złota truskawka, kurczę. Co tutaj? Tu nie jest łatwo. Czy tu mam jakieś miejsce, gdzie ja mogę tu przeżyć? Dobra, na tych drzwiach mogę... Coś czuję, że mogę przeżyć przy tych drzwiach. Kurna! Ja to muszę, trzeba to... Idealnie trzeba wytimingować ten motyw. Nie jest takie proste, jak może wygląda. Dobra, czekajcie, tutaj... Piard był lekki, dobra. Teraz tak, tu pierdnie. Tu piardło, lecę. Tu poczekam. I teraz tak, znowu ten sam motyw. Jak tam piardnie ledwo, to już biegnę. O, okej. Jest okej. Tu nic nie ma, ale chciałem sprawdzić, czy coś jest. Aha. O, skubaństwo. Tu też syczy. Czy jak syczy, to muszę, jak syknie, to już muszę. Wiecie co, ja się poźwierzę tutaj, o. Dobra, jedziesz. Okej, udało się. Jakieś przełączniki są? Nie. Nic tu nie ma, tylko dalsza część tam jest. Czekajcie, czy to aż sięga tak daleko do tej? Nie. Czyli kolejna część. Czy znowu bombing? O kurcze. Może spóźniłem się z tym biegiem, ale zobaczymy. Dobra. Oh my god, that was a hard landing. Znowu, oczywiście. Zastanawiam się, czy tam można było to poprzeskakiwać, ale może jakieś testy będziemy robić kiedyś. Wow, tu też jest sycząca menda. Okej. No, i tu mogą być jaja. No jest tak, jednak dostałem się, dobra. Jednak, kurczę, opary w twarz weszły. No! Insane. W sumie to jest fajny pomysł, że zrobili ten insane level difficulty. Rzeczywiście to powoduje, że człowiek mógłby wrócić do tej gry i próbować zrobić to na poziomie rzeczywiście insane. Tak. Ale ja tego nie zrobię. Moi drodzy, w ogóle mój czas się skończył. Już mam 50 minut, wow, więc muszę kończyć, więc, no może jeszcze postaram się przejść ten fragment, zobaczymy.
o. I na tym skończymy. Kurczę, spadłem. Dobra, to nie jest takie proste jednak, jak mi się wydaje. Jak mi się wydawało na początku. Albo powiem szczerze, że rozkręca się ta gra, naprawdę się rozkręca. No daj, teraz pytanie, co tu zrobić. Tak, nie ma sensu robić tego w taki sposób. Coś czuję, że trzeba jakoś inaczej spaść. Jakoś inaczej to ugryźć. Nie wiem jeszcze tylko jak. Może tak. To chciałem, chciałem, żeby on się tutaj zaczepił. Czy co, to może trzeba po prostu jakoś skoczyć? Może żeby on się zaczepił po prostu i wisiał chwilę? Mi się wydaje, że to o to chodzi tutaj. O, patrzcie, a jeszcze lepszy sposób znalazłem. No i zobaczmy teraz. Kurka. Ja pitole, to jest trudne. Dobra, jednak cały czas ginę, muszę sobie to na spokojnie zrobić, na luzie, a nie na szybko teraz, kiedy czuję presję czasu. Także moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Ten challenge sobie przejdę na spokojnie już, jak zaczniemy kolejną przygodę. Tak mi się wydaje, że tam po lewej stronie też widzę jakieś buty, albo, no nie są raczej buty, to są jakieś dziwna rzecz. Taka szaro-czarno-pomarańczowa z lewej strony. Tymczasem ode mnie jak zawsze wielka piona, do zobaczenia za dwa dni. Cześć!